bardzo pokaźna kolekcja, bez złota co prawda, no ale też jeszcze nie wszystko być może stracone, biorąc pod uwagę, że Paryż rzeczywiście nie jest tak odległy. Wracając jeszcze do tego wyścigu w deszczu ogromnym, no ale warunki były równe dla wszystkich, jak opowiadały same zawodniczki, no właściwie tylko Karolina Naja, szlakowa polskiej osady, widziała, co się dzieje, reszta i tak na co dzień, płynąc w czwórce, wszystkie się chlapiemy, więc to nie było nic nadzwyczajnego, że przy okazji leje deszcz. No zaparowane okulary sprawiały też jeszcze, że widać było rzeczywiście niewiele, a ponieważ różnice między poszczególnymi osadami też bardzo niewielkie, no to po prostu panie wiosłowały po torze kajakowym w Tokio, to tyle, ile się dało i wydało na to na brązowy medal. Nie byłoby tego sukcesu.